Basio i wesoła ciotka. Basio śpi jeszcze. Wesoła ciotka nie śpi. Słychać pociągi, tu linia kolejowa, Kołobrzeg, Szczecin, szynobusy właściwie słychać. A tutaj kto śpi? A tutaj Borybol i jego dziewczyna. Mamuśka już chodzi. Borybol już nie śpi. Borybol, kicia, kicia, Borybol. Jakie ma w uszach białe. Jakie białe w uszach. Coś strasznego połknie. Zobaczyć resztę kotków. I co mamy? Zobaczmy, co się z kościami stało przez noc. Proszę. Proszę zobaczyć, jakie kości zostały po nocy. Gołe. Jak obgryz z mięsa, wszystko obgryzione. Nic nie ma. Same kości. A teraz zobaczmy tutaj, co się stało przez noc. Połowę zupy mlecznej nie ma. I napaćkane. Napaćkane, napaćkane, natuptane. No wiadomo, kto to zrobił. Jeże, ale nie chowamy. To była rada jednej pani, żeby to na podwyższenie dać, które tam jest. Ale wytłumaczyłem, że nie chowamy na noc, żeby jeże się najadły. I się najadły, proszę. Widać, ile narobił. Połowę zjadły. Utaplały się. O, Basiorek oczka otworzył. Nie śpimy już, Basiorek? Nie śpimy? O, też musiała zaraz. Basiorek, ty lubisz na fotelu spać? Lubi.
tutaj mam przygotowane następne. Jest pudełko, karton z chodnikiem. Druga skrzynka z sianem. Ale siano to lubią chyba zimą. A tak to pusto. W budkach. Nie widać. Tak jak Maciek, na świeżym powietrzu najlepiej. Kicia śpi na piance. Mięciutko. Można spać. No, przynosiłem im tych pianek. Takie legowiska, żeby mogły sobie spać. No, tutaj też jest materac. O, babcia przyszła. Babcia, kicia. Kitka, kicia, babcia. A przyszła. Też. I co będzie robić? Szuka jedzenia jeszcze. Szuka, poza tym usłyszała mnie, to chodzi za mną. No, lubi chodzić. Nie? Wszystkie lubią chodzić, towarzyszyć. Maciek też. Ale usiadł tam, siedzi i obserwuje. Idzie teraz Maciulek. Maciu, kiciu, kiciu, miciu! Jedna pani dzisiaj napisała, że Maciek jest przystojny. No, taki hrabia. Elegant. Elegancik. Samotny elegancik. I co, babcia? Przyszłaś? Przyszła kicia też? Maciulek idzie. A dzisiaj? Była piękna scena. Tylko się zgapiłem. Maciuś sobie leżał pod pieńkiem, a obok były dwa gołębie. 3 metry od niego gołębie chodziły. Maciuś leżał, patrzył, nie atakował. Aż byłem zaskoczony, że też nie włączyłem filmowania, bo był ładny filmik. Zdążyłem tylko zrobić jedno zdjęcie, które na początku zamieszczę w tym filmiku. No, kto by pomyślał? Myślałem, że się w nim odezwie żyłka myśliwego, że skoczy na te gołębie. No, nic. I te gołębie też nic. Są dziwne. To wygląda, że one już się znają z Maćkiem. I wiedzą, że on nie zaatakuje. No, ale to jest niebezpieczne przekonanie, bo Maciek nie, ale inne skoczą. Tu już nie jeden gołąb życie stracił. No, tutaj też mają sianko, budę. I tutaj z
łóżka. Trochę się zabrudziło. Trzeba będzie oczyścić karton. Ale tutaj jakoś na razie nie widać. O, jak chodzi za mną. Chodzi za mną. I co, kiciula? Dobrze ci się śpi? Ona trochę płochliwa jest. Za bardzo nie można się do niej zbliżać. Kicia, kicia. Kiciula. Jo, jo, jo. To jest jej miejsce ulubione. Ona ciągle tutaj śpi. Maciek na fotelu, ona tu. A Maciek pod pieńkiem na dworze. Nie ma ciastek? I co? Nie ma już, nie? Babcia, zjedli. Będzie świeża zupka i coś tam z mięsa chłopaki zawsze ukręcą. Może mnie się uda. O, proszę, proszę. Co my mamy? Mamy dachowca. No to idziemy. Maciuś, chodź, masz okazję. Maciuś, chodź na dach. Gdzie jesteś? Maciulek, chodź na dach. Poczekaj, poczekaj, Maciuś. Maciek, Maciuś, poczekaj. Stój, 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 Maciuś. Maciek, chodź. Chodź, Maciuś, masz. Chodź, Maciek. Maciek, chodź, no, chodź. Nie uciekaj. No, choroba, no. Widzicie? Tak, jakby rozumiał. Ja chcę z niego zrobić dachowca, ale nie. Nie chcę. A tamte chodzą same po dachu. I zadowolone. Gdzie ona się schowała? Chyba zeszła na drugą stronę dachu. Zaraz zobaczymy. Słońce wschodzi. O, a kuku schowanego się będzie bawić ze mną. Kicia, kicia, chodź. Gdzie ona teraz? O, o. Chodź, kicia. O, jak biega. Bawi. Kiciula, chodź. A ty się nie boisz chodzić z głową w dół? Co? Nie? O! To jest kot dachowiec. Proszę. Tak, lata. Proszę. Specjalnie mi ucieka. I gdzie by przeszła? Na drugą stronę. A tu jesteś. Chowanego się bawimy? Kicia. Chowanego. Aha. I znowu. A to ci. Maciek też lubił. O, jest Maciek, jest Maciek. A mam cię. Mam Maćka, zaraz zrobię z niego dachowca. O. No
No Maciek, pokojowy jesteś, dworski, ogrodowy, teraz będziesz dachowiec. Oj, zaczyna się. Maciuś, pokaż, że jesteś komandos. Nie straszne ci dachy. O, jeszcze idzie babcia. Ciekawe, czy się da na rękę. Chodź, Kicia. Z ciebie też zrobi dachowca. O nie, tylko nie to. I gdzie Maciek poszedł? Przy wszystkie na drugą stronę. Jest tutaj. I co, Maciulek, co będziemy robić? Ha, ha, ha. No, jest to twoja trzecia próba. Czyś nie zaliczył testu. O, już uciekła. A już zeszła. I Maciek został sam na dachu. Maciuś, jesteś królem dachu. Widzisz? Zaczyna się. Gdzie tu zejść? Którędy zejść? Jak zwykle, zeskoczy, ale nie zejdzie. O. Tak, tak, tak. No Maciek, ale nie zeszłeś, kolego. Próba niezaliczona. Skoczyłeś. Może i to odważne. Ale głową w dół trzeba zejść. Tak jak wiewiórka chodzi głową w dół po drzewie. Albo kowalik. No. Maciuś, nie, jednak. Słońce coraz wyżej. Koty się drapią. I co, Maciuś, obraziłeś się znowu? Maciek, poczekaj. To nie koniec twoich testów. Chodź, jeszcze jeden dach zaliczysz. Maciuś, gdzie, gdzie? Maciulek, masz. Chodź. O, mam cię. O, niezadowolony Maciuś jest, nie? Maciek, zrobimy z ciebie dzisiaj samego rana komandosem. No, masz drugi dach. Ale cię wymęczę dzisiaj. A i znowu, gdzie tu wyskoczyć, gdzie tu by nisko było. A szopka trochę ma wysokości. I gdzie nasz Maciek pójdzie? Jest, jest. O. Gdzie ty jesteś, Maciek? Bo cię nie widzę. Ojej, coś mi nie z tej strony. A gdzie on? A gdzie Maciek? A tu jesteś. Ojej, ja się trochę ściejałem. Ależ mi kręci. Chodź to tu, to tam. Zna tutaj już, wie, którędy schodzi. Zszedł! O! Samo niebezpiecznie. I co, Maciulek? No, tutaj żeś egzamin zdał. Ale to był lżejszy stopień trudności.
No, trochę się zdenerwował chyba, że go wymęczyłem. To Maciulek. Co oni z tobą robią z samego rana? Do czego to doszło? Takiego kota przystojnego na dach wrzucają, jak pierwszego lepszego. Oj, Basior nawet leci. Basior, a ty co chcesz? Chcesz zaliczyć próbę? Babcia też tam poleciała. No. Zaczynają chodzić za mną. Ach, Maciek. I tak Maćka trochę potresowałem. Nie, Basiorek? I co, Maciuś, nie gniewasz się na mnie? Przychodzisz do mnie się łasić? Ja taki niedobry dla ciebie, co? Ty taki elegant, ciebie po dachu rzucają jak komandosa. Nie? Co oni z tobą robią? O, daje się pogłaskać. Raczej nie lubi. Coś podobnego, proszę. Przychodzi i się, o, dopomina się pieszczot. Co, Maciu, już tak byłeś długo na dworzu, że stęskniłeś? O, będzie się bawił. Co ty jesz, Maciek? Jurki? A, chyba chce, żeby iść do domu. No to chodź, idziemy. Tak, w ten sposób daje do zrozumienia, żeby iść z nim do domu. No dobra, to chodź, idziemy. No proszę, jednak dobrze odczytałem jego chęci, co chciał mi przekazać. Idziemy, Maciuś, chodź, chodź. Chodź, Maciulek. Idziesz, tak? Chodź. No tak, że siedział cały dzień, całą noc na dworzu, tam na dworze. Ciągle jakoś mi się wypowiada, zamiast na dworze, to na dworzu. Nie wiem, która forma poprawna. Muszę do profesora Miotka zadzwonić. Idziemy, tak? No, idziesz? No to idziemy, chodź. Mamy godzinę 6:12. Chodź, przystojny. Soda to zawsze sprint, nie wyprzedza. Masz już.
Maciuś, masz twoje jedzenie. Patrz, twoje chrupki tu są. Masz. Nie? Co jest? Co nie pasuje? Zapach wesołej ciotki? I się obrażasz? Co? Nie jednak? Mleko w proszku. I tak żeśmy rano rozpoczęli dzień. 6:11. Mamy poniedziałek. 9 lipca. 19,5 stopnia. Na dworze zaraz zobaczymy ile. 19,8 na dworzu. Ciśnienie 1015. Na tym barometrze też. Ani baba, ani chłop. Czyli pogoda taka będzie średnia. Maciuś, będzie średnia pogoda. Ni wyższy, ni niższy. 1015 hektopaskali, a tu na poziomie morza to 1013, ni wyższy, ni niższy. 2 hektopaskale tylko. Prawie nic.